Cześć. Witajcie w kolejnym filmie. Zajmiemy się dzisiaj takim tematem trochę innym od przeglądania płytek CD Action. Będzie to konfiguracja sieci lokalnej oraz dostępu do internetu w systemie Windows 95. Ten film jest mi potrzebny, żeby móc właśnie pokazać w kolejnym filmie program, który był zamieszczony na kompakcie CD Action, który właśnie wymagał tak jakby pośrednio dostępu do internetu. Pośrednio to się właśnie przekonacie, gdy będziecie oglądać film, a tym razem skupimy się na dzisiejszym temacie. Przygotowałem tutaj właśnie takie małe wprowadzenie i teraz zajmiemy się już konkretnymi tematami. Najpierw będzie to bezpieczeństwo, czyli postaram się omówić w miarę obiektywnie bezpieczeństwo podłączania internetu na starej maszynie, na której jest zainstalowany Windows 95. Później pokażę Wam topologię sieci, czyli jak moja sieć domowa jest skonfigurowana. Przejdziemy później do dobowej karty sieciowej i jej instalacji. To jest taki dosyć ważny właśnie etap, ponieważ na takim stałym systemie nie każda karta działa, jak się właśnie przekonacie. Następnie przyjrzymy sobie już właśnie internet, jak działa na, na tym stałym systemie. I na koniec pokażę Wam, jak zrobić współdzielenie zasobów w systemie Windows 95. Chodzi po prostu o to, żebym mógł sobie kopiować pliki z obecnego komputera, który stoi na Windows 10 do starej maszyny pod Windows 95. Dobrze, czyli zaczniemy sobie od razu od bezpieczeństwa. Przygotowałem właśnie tutaj taką listę tematów, czy raczej listę linków, które też znajdziecie w opisie tego filmu. Dlaczego podłączać właśnie stary komputer z Windows 95 do sieci, jakie zagrożenia mogą z tego wyniknąć i no właśnie, czy to robić, czy nie. Także postaram się właśnie odpowiedzieć na to pytanie. Pierwszym z linków, jaki znalazłem, próbując właśnie się rozeznać w temacie, był ten post z forum jeśli właśnie grzebiecie jakieś stare komputery, to polecam tę stronkę generalnie, można znaleźć dosyć dużo ciekawych informacji. Jedna z osób właśnie zapytała się, czy, czy to jest po prostu bezpieczne, żeby podłączyć taki stary system do internetu. Tutaj on pisze o Windowsie 98SE, ale jako że te systemy są bardzo podobne do siebie, Windows 98 jest takim powiedzmy, rozwinięciem Windowsa 95, z wszystkimi możliwymi poprawkami, które mogły wyjść na tym czasie. Więc jest po prostu podobne, podobny problem, że tak powiem. Są osoby, które właśnie mówią, że jest, ten system jest tak stary, że nikt już po prostu się nie zajmuje wydobywaniem z niego informacji czy hakowaniem. I tutaj mamy właśnie takie polecenie, że na przykład, jeśli koniecznie chcemy go mieć podłączonego do, do sieci lokalnej, możemy po prostu na routerze wyłączyć mu access, znaczy ten dostęp WAN, czyli dostęp do internetu. No ale no to jest takie, tak jakby częściowe rozwiązanie problemu, ponieważ ja dzisiaj chcę podłączyć ten stary komputer do internetu bezpośrednio, żeby on działał, więc to rozwiązanie mnie tak jakby nie satysfakcjonuje. A i tutaj dalej możecie sobie poczytać dyskusję. Generalnie, parę właśnie ciekawych informacji, jak to można zrobić, też jakieś użyteczne linki. Także link do tego tematu zamieszczę wam w opisie filmu. Następnie przejdziemy sobie do, na Facebooka do grupy Retro Machines. To jest podobnie miejsce, które bardzo właśnie polecam, jeśli zajmujecie się grzebaniem starych komputerów, mm. <laughs> podobnie jak ja. Temat się zaczyna od tego, że ktoś chce właśnie grać w Unreal Tournament. Na Windows 98 dzisiaj przez internet. I jedna z osób, właśnie Kevin Joseph, wytyka mu, że nigdy nie jest dobry pomysł podłączania starych systemów do internetu. I tutaj jest cała dyskusja na ten temat, że można użyć firewalla, ale każdy, każdy firewall można przejść, tak naprawdę. I powtarza się właśnie ten sam problem, że raczej ten sam motyw, że dzisiejsi, dzisiejsi hakerzy, no, tak jakby już nie szukają takich maszyn, które są dostępne na internecie, które mają ten system starszy niż Windows XP, no, ponieważ się nie opłaca. To nie jest jakiś taki ciekawy wektor ataku, i e, jeśli nie jesteśmy jakąś, powiedzmy, ciekawą osobą e, do zaatakowania, no wiadomo, jeśli na przykład Donald Trump by wrzucił, e, by udostępnił jakiś system z Windowsem 98, to wiadomo, że to byłby bardzo ciekawy wektor ataku. Natomiast jak my sobie tam grzebiamy jakieś stare komputery czy coś, no to raczej hakerzy nie będą się nami interesować. E, dobrze, to tak. E, tutaj jest właśnie jeszcze taki jeden ciekawy link e, od pana Kevina Josefa. W którym e, możemy właśnie znaleźć, jak mamy już tutaj otworzonego wcześniej, możemy znaleźć właśnie kilkadziesiąt wektorów ataku na system z kategorii 9X, czyli e, głównie z tego, co można wyczytać. Ten, ten dokument jest dosyć długi, ja go przeczytałem całego, ale no to wiadomo, że jak, jak, tam, jak tam kto ma czas robić takie rzeczy. E, tak, żeby go streścić mniej więcej, to e, główny wektor ataku pod te stare systemy to jest e, właśnie albo Direct Connection, albo właśnie udostępnienie plików, co, co zrobi później. Z takich może bardziej właśnie skomplikowanych a to mamy na przykład atak na rejestr. On podaje, że w tym miejscu można w jakiś sposób się właśnie połączyć zdalnie do rejestru systemu. No, ale tak właśnie podsumowując, cały ten dokument to generalnie hakerzy dzisiaj no to już raczej nie, nie stosują, właśnie nie, nie, nie szukają maszyn z tym, z tym systemem. Generalnie o co chodzi? Jeśli nawet skakujemy jakiś system dzisiaj, co nas interesuje, no to wiadomo, znaleźć jakieś dane, typu dane do karty kredytowej, do maila i tak dalej, żeby tam przejąć kontrolę nad życiem danej osoby, żeby wystać całe pieniądze i tak dalej. Ale też możemy postawić na przykład jakiś botnet na, na komputerze ofiary, czyli wysyłanie spamowych mailów i tak dalej, tego typu rzeczy, żeby jeszcze zrobić sobie jeszcze więcej ofiar. I tutaj tak jest właśnie opisane, że jeżeli nawet podłączymy jakiś ten stary system do, do, do internetu czy do sieci lokalnej, musimy właśnie uważać na te wszystkie udostępniania, ale tak, ale tak naprawdę w 99% przypadków wina jest tak naprawdę po naszej stronie, ponieważ. Jeśli używamy jakiegoś starego systemu i będziemy wchodzić na internet, na jakieś podejrzane strony, które mogą tam nam ściągnąć jakiegoś javascripta, czy coś, które tam zainstruje nam jakieś małe na systemie, głównie, głównie to właśnie problemy pojawiają się stąd, ponieważ jak jesteśmy podłączeni właśnie do UTA, no to nasze IP lokalne nie jest widziane z internetu, więc jest ono zasłonięte przez router, Tak jak tutaj właśnie, możecie zauważyć, że większość tych ataków koncentruje się na tym, że możemy się połączyć do konkretnego IP. z jeśli jesteśmy gdzieś tam, nie wiem, na przykład w akademiku, jak jesteście podłączeni do jakichś sieci e, lokalnych, no to tam jesteście dużo bardziej wystawieni na jakieś potencjalne ataki. E, natomiast jak jesteście, nie wiem, powiedzmy w domu, macie jakiś tam router z access pointem dostępu do internetu, to, to wiadomo, że to jest mniejsze, o ile właśnie zwracacie uwagę na to, co robicie. Dobrze, czyli to no myślę, że pod kątem bezpieczeństwa takie podsumowanie by się należało, że generalnie dzisiaj, ja, ja bym powiedział, że jest raczej bezpieczne podłączanie się do internetu czy do sieci lokalnej ze, ze starym sprzętem, no i po prostu trzeba uważać, co robimy. Na jakie strony wchodzimy, co ściągamy. Głównie to chodzi o, o, o wchodzenie na strony, ponieważ e, większość tych eksploitów, e, po prostu nie widzimy, jak to się dzieje. Możemy sobie zainstalować jakiegoś SYFA na komputerze y, przez samo po prostu, ściągnięcie plików danej strony. Y, no to oczywiście może na przykład nie zadziałać, jeśli mm, mamy jakąś tam przeglądarkę, co wam właśnie też za chwilę pokażę, jak już podłączymy system do internetu, gdzie większość tych nowych stron po prostu nie działa tak jak trzeba, ten JavaScript się nie ładuje, także raczej nie ma tego zagrożenia. I no, także ja generalnie dla takich y, y, powodów powiedzmy, że, że chcemy sobie coś tam sprawdzić na internecie, y, na starej maszynie, no to jak dla mnie nie ma problemu bardziej właśnie chodzi o takie używanie, byśmy mieli używać tego regularnie, no to wtedy to wiadomo, że to może być niebezpieczne. Dobrze, to przejdziemy sobie teraz tak szybko jeszcze do topologii sieci, kolejnego punktu naszego dzisiejszego filmu. Czyli tutaj, tak jak widzicie, taki uproszczony powiedzmy, schemat, jak sieć u mnie w domu wygląda. Jest tak, że mam powiedzmy router mojego dostawcy internetu, który no, jest też właśnie jak do bez, bezpośrednio do sieci. Ma też funkcję Wi-Fi, więc wszystkie jakieś tam telefony, drukarki i tak dalej, łączą się tutaj. Następnie y, wszystkie komputery czy jakieś retro PC które mam w domu, y, łączą się do, do switcha, który mi pozwala właśnie rozszerzyć ilość portów y, Ethernet do, dostępnych na routerze. Więc mój główny PC, którego teraz jak widzicie, jest podłączony do tego switcha, jak również Retro-PC, którego będziemy za chwilę konfigurować, również będzie podłączony do tego switcha, żeby móc y, skorzystać z sieci lokalnej i internetu. Dobrze i przejdziemy sobie teraz do wyboru karty sieciowej. Tutaj przygotowałem właśnie kilka kandydatów, których już oczywiście sprawdziłem i wiem, że nie działają. Jeden z nich był właśnie ten link Tutaj mam kilka wersji tej samej karty, czyli tutaj jest 530TX, też 530TX tylko inna, inna wersja powiedzmy. I podobnie też jedna z tych kart wcześniejszych, czyli 528. I wszystkie te karty właśnie wykrywane są przez system. Natomiast pojawiają się tam się jakieś problemy typu, że albo sterownik się nie instaluje tak jak trzeba, albo jakieś inne tego typu rzeczy. No niestety Windows 95 był taki dosyć wybretny, że tak powiem. I znaczy tak z jednej strony właśnie Windows 95, a potem z drugiej strony też jest yy, yy, płyta główna. która może też nie przyjmować wszystkich kart. Więc poza Dalinkami sprawdziłem też jakieś takie bardziej egzotyczne karty. To były jakieś SMC, to tak wydaje mi się nie były chyba zbyt popularne wtedy. E, moim głównym celem właśnie były karty Tricoma. E, też miałem właśnie trzy wersje. Dwie takie zbliżone, praktycznie takie same. Tutaj tak na filmie może tego dobrze nie widać, ale praktycznie takie same. Tutaj w jednej jest ten chip wlutowany, w drugiej jest puste miejsce tutaj. E, natomiast jeszcze była taka trochę nowsza, no ona też oczywiście nie działała. I ku mojemu zaskoczeniu karta, która y, zadziałała i którą <grywa> właśnie mogłem używać z tym sprzętem był Realtek y, RTL-8139C. Mam y, też właśnie też inne wersje, tam D czy, czy B, ale jednak ta karta właśnie zadziałała w tej mojej konfiguracji. Byłem właśnie zdziwiony, ponieważ już miałem ochotę rzucić to wszystko i y, nie nagrywać tego filmu, ale jednak się udało to zrobić tak jak trzeba. Dobrze, to ja tutaj sobie tylko posprzątam i przejdziemy teraz do instalacji samej karty w systemie. Jeśli chodzi o instalację, to, to wcale nie jest, nie jest jakieś takie trudne, bo wystarczy, tak naprawdę, ją włożyć do pustego slotu PCI. Ja tutaj już mam gotowe miejsce, wyjąłem sobie zaślepkę. Czyli wystarczy ją, tak naprawdę, włożyć w to miejsce, podłączyć kabel Ethernet, czyli ja mam tutaj kabel tutaj, że klasy 5, 5E, czy jakoś tak, czy, czy 6, już nie pamiętam. 6, tak, to jest 6 zaznaczone. I tak naprawdę ze strony hardwareowej to tyle. Teraz będziemy się właśnie męczyć ze stroną softwareową. Kata sieciowa włożona. Zainstalujemy teraz sterownik. Co jest właśnie ważne, to to, że żeby sobie właśnie skopiować wcześniej ten sterownik e, na dysk twardy, ponieważ tutaj zaraz przy uruchomieniu systemu no zobaczycie, że Windows wykryje nowy sprzęt, więc zapyta się nas o, o jego instalację. E, w przypadku właśnie takich kart sieciowych, który, gdzieś tam jakiś in instalator i tak dalej, to można pominąć właśnie ten krok i spokojnie e, użyć tego instalatora. E, do tej karty sieciowej niestety nie miałem takiego instalatora mm, dołączonego, więc e, wolałem właśnie wcześniej sobie skopiować sterownik, żeby teraz przy pierwszym uruchomieniu od razu już móc. E, zainstalować kartę sieciową. No i tutaj, tak, tak jak widzicie, karta sieciowa została wykryta, jednak Windows nie, nie ma sterownika do niej, więc teraz będziemy musieli mu pokazać, gdzie on się znajduje. Dobrze, inne lokalizacje, i tutaj wybierzemy sobie D-Drivers, i to nie jest że w tym miejscu wybieramy wersję pod Windows 95, ona, 98. Ona jest również kom kompatybilna wstecznie z Windows 95. Ok? Teraz tutaj jest właśnie taki, e, taki myk, że e, Windows właśnie nas prosi, żeby wskazać mu e, jeszcze raz to samo miejsce, chociaż przed chwilą mu wskazaliśmy, no ale to nie ma żadnego problemu. Hmm, czyli Drivers Etel 98 98. Okay. Teraz tym razem właśnie nas prosi ponownie chyba o to samo, ile się nie mylę. Nie, tym razem właśnie nas prosi o instalkę Windowsa 95, ponieważ potrzebują zainstalować parę protokołów i tak dalej. Także to jest bodajże w tym miejscu u mnie. Dobrze, i wychodzi na to, że wszystko jest zainstalowane. Teraz sobie jeszcze sprawdzimy tylko, czy działa tak jak trzeba. Czyli jak przejdziemy sobie do panelu sterowań. Powinniśmy teraz znaleźć tutaj sieć. Następnie tak jest właśnie taka ta karta sieciowa w tym miejscu. I co nam tutaj brakuje, to brakuje nam protokołu TCP/IP, ponieważ te protoko protokoły, które są domyślnie zainstalowane, a ten NetBuy to z tego co każdą, chyba nawet do niczego nie służy, więc mogę sobie go usunąć. Protokoł IPX SPX będzie nam potrzebne, gdybyśmy chcieli na przykład zagrać sobie po sieci w jakieś takie starsze giełki, które nie obsługują protokołu TCP/IP. Bodajże Warcraft 2 po tej sieci IPX działał. Dobrze, a my sobie tymczasem właśnie zainstalujemy e, protokół, żeby móc właśnie z jednej strony połączyć się z internetem, a z drugiej strony, żeby móc też właśnie e, zareagować do sieci lokalnej. E, żeby móc sobie na przykład nie wiem, kopiować, kopiować sobie pliki i tak dalej. Czyli wybieramy Microsoft TCP/IP. OK. Tutaj, tak, co jest właśnie ważne, to teoretycznie mogę chyba to zostawić na DHCP, czyli on sobie automatycznie dobierze adres IP. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie działać, bo tak kojarzę, że coś, jakieś chyba problemy z tym były. Dobrze, i teraz właśnie trwa instalacja protokołu. I standardowo. Protokół jest zainstalowany. Trzeba, należy ponownie uruchomić komputer, żeby zmiany mogły być uwzględnione. Więc wracamy za chwilę. Dobrze, jesteśmy z powrotem. I tutaj pierwszą rzecz, jaką możecie właśnie zauważyć, to to, że zmienił się trochę ekran logowania, ponieważ nie przychodzimy po prostu do pulpitu. Natomiast prosi nas o zareagowanie się do sieci Microsoft Networking. Ten monitor właśnie można wyłączyć. Ja jednak wolę sobie go zachować, ponieważ wtedy, chociaż wiem, że jest karta sieciowa podłączona, no to tam jak to woli. Tutaj oczywiście nie ma żadnego hasła, więc wystarczy, że wcisnę OK i to sobie przejdzie dalej. I teraz jak właśnie sprawdzić, czy, czy jest właśnie ta sieć, czy ona działa tak jak trzeba i tak dalej. Więc przechodzimy sobie teraz do linii poleceń. Command. Okay. W tych nowszych Windowsach wystarczy właśnie pisać CMD i od razu wskakuje ten ekran. Dobrze. Teraz tak, z tego co kojarzę, to pisując ipconfig dostaniemy złe polecenie lub nazwę pliku ponieważ w tej wersji Windowsów nie ma jeszcze właśnie tego polecenia. Natomiast jest inne, takie dosyć zbliżone, to nazywa się winipcfg. I tutaj, tak jak widzicie, właśnie na, na tej karcie sieciowej mamy przypisany ten adres MAC i mamy już adres IP. Czyli teoretycznie, jesteśmy już teraz po, połączeni do Internetu, teoretycznie, gdybyśmy sobie teraz tutaj weszli w Internet, Aha, trzeba jeszcze właśnie skonfigurować. Yy, chciałbym właśnie, żeby. Chciałbym niczego nie konfigurować, bo tak naprawdę nie trzeba nic konfigurować. Mm. Nie, może nie będzie bieżąca. Okej. Okay. Dobrze, i tutaj tak jak widzicie, on już stara się właśnie połączyć z Internetem, jednak jako, że mamy bardzo stałą wersję Internet Explorer jest to wersja 3.0, więc tutaj tak naprawdę nic nie zobaczymy. No, możemy zobaczyć coś, ale <noise> to oczywiście nie będzie działać tak, tak jak trzeba. Tak, co ciekawe. Z takich stron, które dzisiaj już niestety nie działają, jeszcze byśmy ten film robili z 6 lat temu, to bodajże że chyba Google jeszcze działał na tych starych wersjach. Natomiast teraz jak sobie właśnie wpiszę google.com. Aha, aha, dobrze, to się pomyliłem. To jeszcze, jeszcze działa ta pierwsza strona, która jest właśnie na protokole HTTP. Natomiast jeśli zacznę sobie coś wyszukiwać... No to działa dalej, dobra, czyli się pomyliłem. Bo ostatnio, jak właśnie sprawdzałem, to w momencie, kiedy chciałem sobie właśnie coś wyszukać, no to już przeskakiwało automatycznie na https i nic z tego nie było. Ale możliwe też, że robiłem to na nowszych wersjach Internet Explorer, które nie obsługiwały tych, tych protokołów, znaczy tych certyfikatów https, takie, takie jakie są dzisiaj. Także jestem całkowicie zaskoczony, ponieważ nawet to działa. <grym> tak jak widzicie, to nawet szybko. Biorąc pod uwagę, że mamy tutaj 128 mb tak? Dobrze. Tutaj oczywiście też nie można za bardzo szalić, ponieważ domyślam się, że kiedy będę chciał wejść w Wikipedię, no, no to już niestety właśnie próbuję to otworzyć na tym protokole HTTPS. Ale spróbujemy może sprawdzić, czy bym chciał w ten sposób. No niestety. Niestety nie działa. Jeszcze taka ostatnia próba. Dobra. Tak, co to mogłoby jeszcze dzisiaj działać? Może sprawdzimy, może Web Archive, z kombo dajże. Znaczy, tej strona jest taka dosyć lekka, no ale tutaj podobnie. No niestety jest zbyt stara wersja Internet Explorer, żeby można było cokolwiek zrobić. Jeszcze sprawdzimy może stronę wykopu, czemu nie. Chociaż mnie, domyślam się, że raczej nic z tego nie będzie. No, podobnie. Dobrze. Przejdziemy sobie teraz może do yy, zainstalowania jakiejś przeglądarki, która będzie działać na tym systemie i potem przejrzymy sobie jeszcze yy, udostępnianie plików. Dobrze, i wracamy do naszego przeglądania internetu. Yy, Popływałem właśnie różne przeglądarki in internetowe, jednak yy, no, na, na tym sprzęcie to wiadomo, że dużo rzeczy nie pójdzie i yy, na tym sprzęcie raczej i pod tym systemem operacyjnym, ponieważ... Yy, pod Windowsem 98 już będzie dużo łatwiej. Będziemy mieli dostęp do dużo innych narzędzi, czy nawet takich rozszerzeń typu KNLX. Ja kiedyś robił film na ten temat, no to też można właśnie udowodnić, że można nawet dzisiaj odpalić YouTube'a na, na takim stałym sprzęcie. Ale dobrze, to jeszcze tak, jeśli chodzi o Mozille, no to zagrałem tam jakieś dwie wersje. Oczywiście, że ona się nie włącza. Tak jak widzicie, pojawia się logo i zaraz znika. To jest jakaś wersja, bodajże 1 coś tam, a taka wersja, ta jedna z tych, tych pierwszych, 0,6 podajże, to gdzieś wyszło w 2000 roku. No podobnie. Jest logo jest troszeczkę inne, troszeczkę starsze. No coś tam się dzieje, coś tam próbuje liczyć, ale w pewnym momencie się po prostu wywala i jednak nic z tego. Tak jak właśnie możecie zauważyć. No a generalnie wydaje mi się, że po prostu te przeglądarki już nie były pisane z myślą o Windows 95, tylko raczej tych nowszych wersjach Windows 98. Także tutaj raczej nic nie zdziałamy. No, ale jest jeszcze na przykład Opera, która tym razem działa. Wziąłem wersję z 2000 roku, czyli już chwilę czasu, kiedy już praktycznie nikt nie używał Windows 95, tak mi się wydaje, w domu. I teraz jest tak, taka ciekawostka, dzisiaj opera jest darmowa, ale kiedyś trzeba było zapłacić za operę. W sensie, że była płatna. Trzeba było zarejestrować kopię i tak dalej. Także taka ciekawostka, to jeszcze żeby Wam pokazać wersję, czyli mamy wersję 4 pod Windows 32, czyli Windowsa 32-bitowego. No, także tak to wygląda, więc spróbujmy może też coś, coś poprzeglądać. I teraz jak sobie wejdziemy na przykład na Google'a tym razem, to będziemy widzieć, że to wygląda zupełnie inaczej niż pod Internet Explorer 3.0. To, to widać, znaczy, widok już jest taki, taki bardziej zbliżony do, do tego dzisiejszego, czyli przeglądarka już dobrze interpretowała te, te kody HTML, tak mi się wydaje. Następnie tutaj, jeśli sobie chcemy coś poszukać, no nie wiem, znajdę sobie na przykład wykop. Jest wysyłany bez tego, bez szyfrowania, No niestety, jesteśmy cały czas na HTTP, więc tutaj nie możemy nic ciekawego zrobić. No, ale tak jak widzicie. Nawet działa. Nawet działa i działa nawet szybko, biorąc pod uwagę yy, to, że jesteśmy na Pentium 200 MMX i 128 MB. Yy, no niestety, yy, jeśli byśmy chcieli przejrzeć na przykład Wikipedia, no to podobnie nic z tego, ponieważ yy, nie mamy odpowiednich certyfikatów zainstalowanych, więc niestety nic z tego nie będzie. Nawet tak mi się wydaje, bym chciał mu wymusić, właśnie żeby się połączył przez http, a nie przez domyślny właśnie, wikipedia.org. Nie, nic z tego. Tak, co możemy jeszcze zobaczyć? Wydaje mi się, że gdybym chciał sobie właśnie znaleźć stronę Microsoftu. O, o tutaj już się coś zaczyna, że nie działa tak jak trzeba. Microsoft. tak no nie wiem na przykład tutaj nie, nic z tego Xbox może nie też nie o, opis to już nie, nawet nie wspominam no także tak to, tak to właśnie wygląda a jeszcze chciałbym zobaczyć taką jedną stronę jak to się nazywa Win World PC może tutaj będziemy mi trochę więcej szczęścia no, niestety, już wzięli ją, chyba zaktualizowali pod nowe certyfikaty. Więc yy, podobnie, jesteśmy cały czas blokowani przez, yy, przez certyfikaty, tak naprawdę. Yy, ale tak, istnieje właśnie jeszcze taka jedna strona, yy, która się nazywa The Old Net. Kom oczywiście. I tutaj możemy zobaczyć, jak wyglądał internet kiedyś. Yy, to stronę możecie też sobie zobaczyć yy, na zwykłej i Będzie wyglądać dokładnie tak samo. Jest yy, tak napisana, żeby się dobrze wyś wyświetlała. Yy, dobra. Czyli tak, tutaj co bym chciał na przykład zobaczyć, z takich interesujących rzeczy, to mamy na przykład linki do starych stron niektórych wydawców gier. Czyli na przykład ja bym chciał sobie zobaczyć Sega. No, biorąc pod uwagę, że żeśmy ogrywali właśnie sporo gierek, czy raczej demo od, od tego wydawcy. Tak właśnie kiedyś wyglądała strona, no powiem, że nawet dobrze się ładuje na tej operze. Nie, nie ma, nie ma problemów, nie mam większych problemów, że tak powiem. Spójrzmy sobie może zakładkę games. To wszystko oczywiście się ładuje z web.archive.com Ten de Old tobie tylko taki, takie proxy, że tak powiem, żeby można było się dostać do tych stron. No, nie wiem, byśmy chcieli na przykład sobie ściągnąć jakieś, jakieś dema, że tak powiem. No nie wiem, no, to żeśmy praktycznie tutaj grali w to wszystko, nie graliśmy może w... Nie wiem, w Sega z kim to chyba nie jest jakieś demo. No nie wiem, spróbujmy na przykład ściągnąć sobie tego baku-baku, który żeśmy ogrywali. No nie wiem, zobaczmy. Zobaczmy, czy to, czy to w ogóle pójdzie. E, Okej, okay. no tak, tak, tak jak właśnie widzicie, on to próbuje ściągać z, z archive. No nie wiem, zapiszmy to może na, na pulpicie, czemu nie. E, dobra, jeszcze raz tutaj. Okej, okay, pobrało się. Możemy otworzyć. Okej, okay, czyli tutaj mi chyba się zrobił teraz burdel na pulpicie. Nie, nawet nie. Gdzieś to rozpakowało, tylko nie wiem za bardzo gdzie. No dyskusja tego nie ma. A może jest w tym. Gdzieś tutaj, gdzie jest opera? Tak, rozpakowało się tutaj. No nie wiem, spaćmy, czy to działa. Okej, okay, czyli tutaj jest standardowo. No to dobra, to, to, to już tego nie będę sprawdzał, bo tutaj to, to możeśmy już oganiali, także będziemy sobie do przeglądania internetu. No, tak jak widzicie, zakładki fajnie działają. A jakbyśmy na przykład chcieli, bo tutaj z tego z tego The, the OldNet można jeszcze przeglądać Wikipedię. Tutaj jest właśnie takie psy nie wiem, zobaczmy na przykład. Na przykład ja bym chciał poszukać coś o procesorze Pentium. Okej, okay, czyli coś mi tutaj znalazło. Nawet, nawet to działa, tylko coś. Ee, nie potrafi załadować wszystkich obrazków czyli domyślam się, że są w jakimś formacie, które ta wersja Opery nie obsługuje. Dobra, niech ktoś to zatrzyma. <grywa> no, Czy możemy sobie na starym sprzęcie pożyczać Wikipedię. <grywa> No, oczywiście nie jest to. Nie, nie, nie wygląda to dobrze. W sensie tutaj to powinny być tabelki. Nie, nie interpretuję tego wszystkiego tak jak trzeba. No, no ale ale działa. Dobrze. Tak może jeszcze zobaczmy na chwilę. Jakieś polskie strony, czy, czy się otwierają. Na przykład taka, taka, z bardziej popularnych to będzie Allegro. No, to oczywiście nie działa. E, jakieś WP może. No, też oczywiście nic z tego. Czy nie wiem, jaka byłaby polska strona, żeby, żeby ona mogła działać? No nie wiem, dajcie może mi znać w komentarzach, to ewentualnie w jakimś innym filmie to rozwiążę. A tymczasem nie przedłużając, przejdziemy sobie teraz do dzielenia się zasobami w Windows 95. Dobrze, i ostatni temat dzisiaj. Udostępnianie zasobów systemu Windows 95, czy, czy tego obszaru dyskowego Windows 95 dla Windows 10. Dlaczego właśnie w tą stronę? Ponieważ zależy mi na tym, żeby móc kopiować pliki z Windowsa 10 do na tą stałą maszynkę. Um, tutaj, nawet jeśli na tej płycie głównej, są wejścia USB. Nie mogę z nich skorzystać, czy nie mogę użyć właśnie pendrive'a, żeby przenosić pliki, ponieważ ta wersja systemu nie obsługuje tego protokołu. I musiałbym zainstalować albo nowszą wersję systemu, albo coś tam pogrzebać w driverach i tak dalej, ale no to wiadomo. W momencie, kiedy już mamy sieć, nie potrzebujemy się bawić właśnie takie rzeczy, tylko wystarczy potem przeciągnij i upuść i to już działa tak jak trzeba. Także dzisiaj pokażę Wam też jak to zrobić, w gdy już mamy skonfigurowaną sieć. Generalnie chodzi o to, że żeby móc to robić, to brakuje nam jednego protokołu. jest, tak jak widzicie mamy te wszystkie protokoły zainstalowane, czyli TCP, IP i tak dalej. Ale brakuje nam usługi, które nam to umożliwi, czyli wybieramy sobie z producentów Microsoftu, wybieramy sobie usługę udostępnianie plików i drukarek w sieci Microsoft Networks. i wystarczy sobie ją zainstalować. O, będziemy musieli uruchomić ponownie komputer, czyli widzimy się za momencik. Dobrze, jesteśmy z powrotem. Usługa już jest zainstalowana, także będziemy mogli jej użyć, mam nadzieję. Będziemy sobie starego, dobrego Total Commandera. I teraz tak: do dzielenia, właśnie, przestrzeni stworzę taki katalog, którego nazwę I W tym miejscu będę właśnie kopiował i odzyskiwał, właśnie, z dane. Czyli teraz tak, żeby móc udostępnić, właśnie ten folder, czy tę przestrzeń, zacznijmy, być właściwości. W momencie, kiedy mamy już zainstalowaną tą usługę udostępniania, mamy tutaj właśnie udostępnianie, możemy go udostępnić, no powiedzmy, w ten, w ten sposób, czyli share, bez komentarza. I na czym mi zależy, to na tym, żeby, była peł, żeby był pełny dostęp bez hasła dostępu. Czyli teraz tak zobaczymy, czy to działa, tutaj damy sobie zastosuj. Przejdziemy sobie teraz na ekran komputera z Windows 10. I teraz tak, adres tego yy, starego komputera jest ten, czyli w momencie, kiedy sobie wejdę tutaj, tak, pokazuje mi się właśnie ten udział, I teraz tak, kiedy sobie spróbuję wejść, to on mnie zapyta o nazwę użytkownika oraz hasło. Nazwa użytkownika powinna być, hop, jak, tak jak nazwa tego komputera, łączymy się. I działa. Znaczy, tak mi się wydaje przynajmniej. Zaraz zobaczymy, czy działa naprawdę. Skopiujemy sobie na przykład Astro, czemu nie. Jest to oczywiście pijacka wersja, więc mam nadzieję, nie będziecie mieli mi tego za złe. Kopiowanie było dosyć szybkie, ponieważ GA zajmuje mało, tam jakieś 500, 500 właśnie kilobajtów, więc nie ma problemu. Przy większych plikach trzeba niestety troszeczkę dłużej poczekać, ponieważ no, też to jest stary komputer, więc nie działa to tak wszystko szybko. Nawet jeśli mamy tam powiedzmy te 9, 9, raczej 10 megabitów. Dobrze, i teraz z tego co widzę, no to właśnie GA pojawiła się tutaj. Także teraz zobaczymy sobie, czy ona działa. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się skopiowało. Skopię sobie jeszcze ją w inne miejsce. No i spróbujmy odpalić. Ok. okej, okay, czyli wychodzi na to, że wszystko jest ok. Szkoda właśnie, że nie słyszycie tego brydeczka, ponieważ też to daje uroku tej grze, że tak powiem. No, przegadaliśmy właśnie podobną grę w CD Action. Eee, tak, jakby je, jeden z eee, klonów właśnie tej gry, albo nie wiem, powiedzmy, rozwinięcie. No, wygląda właśnie troszeczkę inaczej, no, ale tak jak widzicie. Tylko tyle, właśnie żeby, żeby pokazać, że sieć działa. Dobra, wystarczy. <laughs> inaczej przypadnę na, znowu na pół godziny. Dobrze. Wydaje mi się, że wyczerpaliśmy dzisiaj wszystkie tematy, które były przewidziane w tym filmie. Od bezpieczeństwa do praktycznego zastosowania sieci czy internetu na starym sprzęcie. Generalnie na no, YouTube możecie zobaczyć dosyć dużo filmów, jak Windows 95 radzi sobie z internetem. Większość tych filmów jest właśnie taki dosyć starych z 2015 roku, ponieważ 6 lat to jednak to jest dużo różnicy. No, no ale w 2021 cały czas można używać internetu, że tak powiem, na takiej starej maszynce. No i też właśnie uważam, że to jest ciekawy temat, zmuszanie starego sprzętu do dzisiejszego użytkowania, że tak powiem, poza grami komputerowymi, które no to jest właśnie oczywiste, że jak mamy takie stare sprzęty, no to raczej gramy w stare gry. Dobrze, to ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. I spotkamy się w kolejnym filmie, do którego właśnie ten film mi był potrzebny, żeby była ciągłość. Trzymajcie się. Cześć.